Dzień dobry. Dzisiaj będzie bardzo muzycznie, bo Szwecja to przede wszystkim muzyka. My mamy skoki, oni mają muzykę. Tak zawsze się śmiali wszyscy moi szwedzcy znajomi. I tak jest. Za każdą piosenką popularną, którą znacie, angielską, po angielsku, zdecydowanie musi stać jakiś Szwed. W zeszłym roku, czy w tym roku na Eurowizji, zresztą na każdej Eurowizji, za każdą dobrą piosenką stoi Szwed. Może za tą polską w tym roku nikt nie stał ze Szwecji, ale naprawdę tak jest. Szwecja to świetna muzyka, bo oni mają świetny system szkoleniowy dla muzyków. Już w szkołach podstawowych mają takie zajęcia z produkowania muzyki. Muzyka to zajęcia obowiązkowe, nie ma, że mi się nie chce. Każdy podchodzi do nich bardzo poważnie i dlatego też potem mają takie sukcesy. Dzisiaj jeden z nich, który był pierwszym objawem mojej miłości do Szwecji, czyli ABBA. ABBA ma swoje muzeum w Sztokholmie, ABBA The Museum. Tam jest też Hall of Fame. Nie wiem, co tam jeszcze było. Na pewno teraz jest wystawa poświęcona 60-leciu Eurowizji. Zobaczymy. Byłam w tym muzeum w zeszłym roku, ale nie miałam zbytnio czasu, więc tak szybko to obleciałam. Mam nadzieję, że dzisiaj będę się mogła świetnie bawić i wam to pokazać. W każdym razie pamiętajcie, że szwedzka muzyka to potęga. No chociażby Tovelo Icona Pop i ta piosenka I Don't Care I Love It. To też jest szwedzki wytwór, który był na Melody Festival, czyli takich preselekcjach do Eurowizji szwedzkich, które trwają w ogóle 3 miesiące. I to jest wielkie wydarzenie w Szwecji. Dziewczyny dostały się chyba nawet do finału, ale tutaj nie wiem, bo to nie ja jestem specjalistką tego, tylko mój cudowny kolega Mariusz. I Mariusz wam powie na pewno w komentarzach, czy prawda, czy nie. A zrobiły karierę. Co prawda to była chwilowa kariera, tylko jednej piosenki, ale jednak w Polsce by się to w ogóle nie zdarzyło. Zaczynamy od historii Eurowizji. Moja siostra wypłakała z dzieciństwa. No żartuję, tak naprawdę nie potrafię grać na pianinie. Szkoda, to ja się potrafię, nie potrafię. Ale to strasznie nie wiesz, muszę sobie zobaczyć. Może to nie potrafię, potrafię tylko robić skupienia wokalne. Nie potrafię. Zobaczmy, co się działo w Szwecji w roku mojego urodzenia. Muzeum zwiedzone, ABBA odwiedzone. Wyjąłem szczerze, że naprawdę bardzo dużo się zmieniło przez te półtora roku, w sumie prawie dwa już lata, ale naprawdę warto wydać te pieniądze, bo nie ma takiego muzeum w Polsce, naprawdę. Zresztą czego miałoby być? Fryderyka Chopina, no to jest Chopina tylko. No przykre to jest trochę, no ale z drugiej strony tak już jest. Miejmy nadzieję, że coś się kiedyś zmieni. I też będziemy mieli taką super ekstra międzynarodową gwiazdę.
Tak, jest już trzecia. I ogólnie, jeżeli ktoś w Polsce marudzi, że zimą robi się ciemno bardzo szybko, u nas przynajmniej wcześniej wstaje słońce. Wczoraj już jak przyjechałam o tej 7, to jeszcze w sumie było ciemno. Więc wiecie, dzisiaj też tak dopiero około 8 zaczęło się przejaśniać. Ja wstałam około 9:30. Późno, miałam wstać wcześniej, ale wstałam do 9:00. I jest godzina 15:00 i już jest ciemno. Wracając do Muzeum Abby, bardzo fajne jest to, że w głośnikach ciągle leci szwedzka muzyka. Także ta popularna teraz. Na przykład Tovelo leciała, czy Likeli. No, bardzo dużo tego. No i oczywiście Ansel Melo. No. Więc bardzo fajnie. Polecam wam bardzo serdecznie i myślę, że to jest taki punkt, no, must have, czy must watch, nie wiem. W każdym razie naprawdę warto. Gdyby nie Polacy tego muzeum i statków w ogóle by nie było, bo ten statek został zbudowany specjalnie na kolejną wojnę Szwedów z Polakami i było naprawdę pięknie zdobione, zresztą nadal jest. Pięknie zdobione, był takim sztandarowym okrętem floty szwedzkiej i tak. I wszystko było pięknie, gdyby nie fakt, że 10 sierpnia 1628 roku na oczach mieszkańców Szwecji i króla Szwecji statek po prostu zatonął. Wszystko przez to, że nie było odpowiedniego środka ciężkości. Gdyby nie Polacy, gdyby nie kolejna wojna z Polakami, to na pewno nie byłoby tego statku i tego muzeum teraz.